What? Serio? Co to kurwa jest? Bielit! To jest to, nie? Okej, okay. Loaded! Content police on the job. Piraczki. Jasne, wszystko. Say legal! Teraz widzę ten strumień, kurwa. Reakcji na czacie. I'm sorry. Istka. Kto wygra ten oto pojedynek dwóch indywiduów? I czy chodzi tylko o cyferki? Okej. Także... Nikt tego nie wysłał. Kliknąłem, bo wyskoczyło, bo mój Cancer Fox takie rzeczy doradza. Billie Jean King to tenisistka, która odnosi niebywałe sukcesy. Wielokrotna wygrana w Wimbledonie, US Open, Australian Open, French Open, Openów tyci u niej dostatek. Jednocześnie musi się zmagać z tym, że nie jest traktowana, że tak powiem, na równi. Walczy z tym, by kobiety dostawały taką samą płacę, co i my. Faceci. Nie dlatego, że... A aktualnie dostają więcej kasy chyba nawet już. Nie było tak? Że tenisistki zarabiały więcej potem? Na reklamach samych? Są kobietami, tylko dlatego, że nie dostają... Oraz tenisiści to są ogólnie penisiści, bo oni wolą olewać olimpiady tylko po to, żeby grać te swoje pierdolone openy, bo tam jest więcej kasy. Tak więc jebać każdego tenisistę. Nie tyle samo, bo są kobietami. Walczy o równo... Dobra, fuck it, o równouprawnienie, debilnym meczem w slow motion. Tutaj jest tak samo. Na palcach jednej ręki można wyliczyć momenty, kiedy twórcy pokazują scenę treningów głównej bohaterki, zanim w ogóle ta wojna wsi się rozpocznie. Przez to nie jesteśmy w stanie za bardzo uwierzyć, że ona to kocha, że to jej pasja. No bo ona tego nie kocha, to nie jest jej pasja. Ona jest w tym dobra i ma z tego pieniążki. Ekranie, to zapraszam do kina, nie zawidzicie się. Scena z tym momentem pewnie będzie hitem na YouTubie, ponieważ cztery słowa. Emma Stone Lesbian Kiss. And? I mean, really? Problem w tym, że ten cały lesbijski wątek jest kiepsko poprowadzony, kiepściutko. Billie Jean ma romans z jakąś tam fryzjerką, Merlin bodajże. Poznają ją jednego dnia, przy następnym spotkaniu już się... tego. Jak ja mam w to uwierzyć? Jak ja mam uwierzyć w te puste teksty, pisane jak od linijki? Normalnie? W ogóle tego nie czuć. Chemii pomiędzy nimi absolutnie nie ma. Co a to się nie dziwię, ponieważ Emma Stone jest kiepską aktorką. Fight me. Choler, pokus nie ogarnia i kamera nie wie, co powinno być roz... Jeden wyraz twarzy non-stop. Na zielonych przestrzeniach to nie wiadomo za bardzo, gdzie się obecnie znajdują bohaterowie. Przez to ciasna garderoba staje się jeszcze ciaśniejsza, co sprawia, że widz ma ochotę się wepchać między bohaterów, żeby ich rozdzielić. Nawet wtedy, gdy są dalekie ujęcia pokazujące trochę większy kapitan. Dobra, okej, okay, whatever, I don't give a fuck. Bardziej subtelne tony, to mu się to udaje znakomicie. Drugą najlepszą postacią jest chyba bohaterka Sary Silverman. Przyjaciółki i menadżerki całej. O Boże, to jest Sara Silverman, to już nara. Dzięki bardzo. Nie, I'm done, I'm fucking done. Fuck this shit. Jebana propaganda. Ja jej nie mogę nigdzie wytrzymać, ona wszędzie ma ten sam pierdolony wyraz twarzy. Pomiędzy tym, że poczułam bąka, ale nie mogę wyglądać brzydko. Tak więc... Hey, look, that company is controlling what everybody sees. Why can't some of those birds be heard? Because they've been shadow banned. Do you know about the wage gap? Want to sign this petition against hate speech? Hashtag resist. Hi. Whoa, ladies, I'm a feminist too. What kind of feminist are you? Did you shave all your hair? No. A magical pronoun? No. Do men gaze at you? No. Were you triggered? No. Fat shame? No. Enslaved by the patriarchy? No. Are you guys okay? Should I call the police? Do people assume all your problems got solved because a big strong man showed up? Yes. What is up with that? She is a feminist. Tori jest cudowne. Jestem
prostym człowiekiem. Słyszę i jestem happy. To już chyba puszczaliśmy. Czy nie? A nie, właśnie. Polskie seriale ukazują graczy, to... Nie, okej, dobra. Mieliśmy teraz filmy o niczym. Tak, słyszę i jestem happy. To teraz zobaczmy coś, co ma content jakiś. Jak polskie seriale ukazują graczy. Zgaduję, że jako uzależnionych, brudnych nierobów siedzących w piwnicy, którzy są seksistami i gry, które grają, są tylko a propos mordowania. Wiecie, co się praktycznie nie zmienia? Nie mam dowcipu. Telewizja. Okej. Okay. No dobrze, trochę się jednak zmieniła. Na gorsze, bo teraz mamy hipnozę. Dobra, dalej. Ona czeka w domu. Odwal się! Myślałeś o Franiu? To ciekawe, że... O Franiu? Mamy rok 2018, a przed roku się uzależnienie. Takie przypadki jest. Jednak mimo tego komputerowe mają obowie. Zmieniły się naturalnie. Jest to niechęcią ocieplenia wizerunku gracza, a raczej zwykłą reklamą. Rodzinka.pl bierze masę pieniędzy z lokowania produktów, a jednym z nich była kiedyś gra z serii Heroes. No, do tego jeszcze była Rodzina Zastępcza. Ej, Rodzina Zastępcza była fajna. Zastępcza, która przedstawiała gry jako generalnie normalną rozrywkę młodego człowieka. No właśnie, ej, dobrze pamiętam, że nawet kurwa ojciec siadał czasami i grał w gierki wideo, jak ten, jak dzieciaki spały i albo na przykład pozwalał młodym siedzieć dłużej, o ile oni grali z nim, coś takiego było. Już tyle lat temu, nie? No ale potem mamy coś takiego. Mam cię gdzieś! W jednym z odcinków serialu Na Dobre i na Złe, który opowiada o przygodach lekarzy w szpitalu oraz ich życiowych perypetiach, które często sprowadzają się do tego, kto kogo kocha, a kto kogo nie kocha, widz spotyka się z chłopcem, który ewidentnie ma problemy z grami, a konkretnie z odróżnieniem rzeczywistości od wirtualnego świata. Czyli ma problemy psychiczne, a nie problemy z grami. Ej, serio, ale TV się cofa, na to wychodzi. No tak, pamiętam to, Wolpin, że było coś takiego w tej rodzince, ale to mnie mam wyjebać. Ale Rodzina Zastępcza pokazywała to właśnie, pamiętam, w taki sposób normalny, gdzie oni dosłownie, że o, gramy w grę i tyle. Babciu! Masz jeszcze 7 żyć. Come on! Teraz ona musi odpocząć, uspokój się! Ciągle posługuje się nomenklaturą, która kojarzy się ewidentnie z grami komputerowymi, ale wyraźnie widać, że pisał to ktoś, kto się na tym nie znał. Albo inaczej, scenarzysta chciał się wpisać w jakieś takie potoczne rozumienie gier komputerowych, potoczne nazewnictwo i tak dalej, i tak dalej. To się nie dziwię, że starsze osoby, które oglądają tylko to, bo siedzą przed telewizorem, kurwa, 12 godzin dziennie, to myślą o tym, jak te gracze i gry wideo są straszne. W jaki sposób przeciętny widz postrzega rozmowy graczy? Nie przeciętny widz. Przeciętny, starszy człowiek, który tylko stąd czerpie swoją wiedzę. Nie oszukujmy się. Ponieważ rodziny teraz się do niego nie odzywają i nie próbujmy ludziom powiedzieć o tym, że starsze osoby powinny być nadal wspierane przez swoje dzieci. Nie, powiedzmy o tym, że gry wideo są straszne. Lepsza wiadomość. W jaki sposób gracze rozmawiają o grach? Mnie nie oszukasz, ja cię znam. Skąd? Ty jesteś wielkim magiem z Magic World. Dobrym czy złym? Dobrym dla tych, którzy wygrywają. Wczoraj dostałem od ciebie 7 talentów, pamiętasz? Chłopak zachowuje się... Why? Agresywnie wszystko traktuje jako część gry. Oczywiście na końcu okazuje się, że dźgnął swoją babcię, bo wydawało mu się, że ta jest złym bossem, albo jakoś tak, że ma 7 żyć. No tak czy inaczej dźgnął biedną babulę, bo gry komputerowe. Został mi już tylko jeden przeciwnik. I co wtedy zrobiłeś? Uciąłem go. I już go nie mam. Nareszcie moje jajka są wolne. Chnęłem go nożem.
od razu upadł. A co było potem? Zacząłem nowy poziom. Raniłeś ciężko swoją babcię, rozumiesz? Przecież ona ma jeszcze 7 żyć. Mnie codziennie zabijają po parę razy i nic mi nie jest. Ej, dokładnie. Ej, to może być... To może być dobry odcinek, gdyby zakończył się tym, że nie problem z grami wideo, ale pani syn ma problemy psychiczne. I tyle. Nie gry. Po prostu problem z mózgiem tego chłopca i pomóżmy mu, a nie mówmy o tym, że gry... Oh, fuck it, dobra, nieważne, co ja się czepiam? Chcę powiedzieć widowni, jak gry komputerowe mogą wpłynąć na psychikę dziecka, szczególnie tego, który cierpi na jakieś schorzenia. Dokładnie. Szkoda tylko, że pokazują to w tak wybiórczy i absurdalny sposób, obwiniając grę za to, że dziecko goni z nożem i... Tak, bo oni właśnie chcą pokazać to, że to nie dlatego, że dzieciak miał problemy i tak z głową. Nie, nie. To gry sprawiły, że nagle magicznie ma problemy z głową. Biednych staruszków. A mógł zabić. Mogło skończyć się śmiercią. Mogło, tak jak w jednym z odcinków popularnego serialu Ojciec Mateusz, w którym ksiądz, mój imiennik, zmierza się z problemem śmierci, którą mu spowodowała gra komputerowa. Od początku widać, jak bardzo przerysowane jest tu przedstawienie gracza. Niekontrolowane ruchy w trakcie gry, wyraz twarzy, który bardziej pasuje do żywego trupa niż do porządnego, zdrowego człowieka oraz... Ja bym powiedział, że on wygląda jak rzeźnik, który za bardzo kocha swoją pracę. Agresja, gdy ktoś próbuje go od gry odciągnąć. Niestety, wszystko kończy się dla gracza bardzo źle, bo zmarł po 13 godzinach grania. 13 godzin? Amator. Ja kiedyś 4 dni, 4 noce, 4 słońca, 4 księżyce w sapera grałem. Znaczy, no trzeba tylko wstawać z krzesła i można grać długo, tylko pamiętajcie, wstawać z krzesła. I nie przeszedłem. Oczywiście 13 godzin grania pod rząd nie jest czymś zdrowym, ale śmiercią raczej nie grozi. Akurat może grozić. Akurat 13 godzin to już może grozić śmiercią. Kiedy nie będziecie w ogóle poruszali i tak dalej. Tutaj bardziej chodzi o zażywanie narkotyków po to, żeby ciągle siedzieć w tej grze. Aha. Żeby ciągle się pobudzać. I widzicie, gra jest na tyle uzależniająca, że prowadzi do kolejnego uzależnienia narkotyków. No jasne, bo przecież zawsze, kiedy gram w gry komputerowe, myślę o tym, żeby naszprycować się jakimiś używkami i powbijać sobie igły z kompotem w różne części ciała, ale zawsze przed tym zarżnę jakąś kozę i obleję się jej krwią. Teraz szkoda kompotu, a po drugie kozę szanujemy, to kotki mordujemy. Tak czy inaczej, amfetamina pomagała bohaterowi być bardziej skoncentrowanym na grze. Co ciekawe, dostaje się nie tylko graczom, ale i metalowcom, no bo lider kapeli death metalowej rozprowadza narkotyki. No wiadomo, że metalowcy, no come on, stary, co ty, no... Widziałeś ich? Subkultura, która w jakiś sposób jest niezrozumiała, to znaczy odbiega od standardów przedstawianych przez polską telewizję, odbiega od takiego przykładowego obywatela Rzeczypospolitej. No... Ej, no bo lepiej napierdalać browary, oglądać piłkę nożną i pytać się ludzi, komu kibicujesz, a potem spuścić mu w pierdol, prawda? To jest normalne. Ja nie rozumiem, o co im chodzi. Gry wideo są chore. Normalniejsze jest iść komuś spierdolić kurstu cały dzień oraz mordę obić, bo ma inny szalik. To jest normalne zachowanie Polaka. No, a nie kurwa gry wideo. No, jest czymś, czego chyba trzeba się bać, to znaczy po co zrozumieć. Łatwiej się bać, łatwiej zakazywać i łatwiej piętnować, niż w jakiś sposób wyciągnąć rękę i nawiązać dialog. Kto wie, może twoje gier komputerowych, jest nim również apatia oraz brak kontaktu ze światem rzeczywistym. Najsłynniejszy polski... Panowie, musimy zebrać drużynę. Znalazłem licza. Czas zebrać drużynę. Idę po drinka, zaraz wracam. Kran przedstawia dziewczynę, która za dużo gra w gry, jako osobę bladą, odciętą od rzeczywistości, żyjącą w straszliwym syfie.
nie je, nie pije, a chodzi i bije. W grach oczywiście. Jaki tam syf? Gorsze pokoje w akademikach widziałem. Oczywiście. Nie reaguje na żadne próby kontaktu. To koniec. Wampir na amen. Jednak nie tylko młode osoby są podatne na złowrogie zakusy wirtualnej rozrywki, co pokazuje jeden z odcinków paradokumentu Ukryta Prawda. Okej, okay, ten gościu ma nie być młody, to co on ma na głowie? What the fuck, dude? Paradokumenty to swoisty fenomen, który przyciąga przed ekrany telewizorów masę widzów. Tak, masę debili. Przyglądanie się problemom innych ludzi to przecież jedna z ulubionych rozrywek człowieka, odkąd neandertalczyk Uk potknął się o kamień we własnej jaskini, przez co nie mógł pójść na polowanie i żona go rzuciła. I skoro te paradokumenty poruszają tak zwane ludzkie problemy, bliskie każdemu z... Ja to osobiście oglądam tylko, jakby jeździliśmy z Olgą na moją poprzednią chatę, na wakacje sobie nad morze. Oglądaliśmy to i traktowaliśmy to jako komedię. Za każdym razem zdawaliśmy sobie sprawę, jak chujowe to jest, bo my wiemy, kto jest docelową audiencją takiego ścierwa. I to jest pokazywanie starszym pokoleniom spaczonej wizji aktualnej młodzieży, szpitala, szkoły. I te starsze osoby oglądają to i potem będą mieli tak, będą narzekali na dzieciaki i tak dalej, ale chuj z tym. Oni będą potem na przykład mówili o tym, jakie to są cyrki w szpitalach i będą nawet bali się, kurwa, do szpitala, kurwa, iść, czy co, kto wie, co im odpierdoli. Udało mi się powiedzieć. Mówię, są osoby, które oglądają to na poważnie i to jest tragiczne. Gry są złe, oglądajcie telewizję, trzymaj 10 cebulionów na co tam chcesz, kappa? Pójdzie na browarka, dzięki za cebuliony. Nas nie mogło w nich zabraknąć uzależnienia od gier, które niszczą życie dorosłemu mężczyźnie. Maciek już chyba kompletnie oszalał. W co on się wpakował? Na miłość boską, tak nie zachowują. To pani ma za blisko oczy stanowczo. Się normalni ludzie. Przez te gry i narkotyki wyląduje w końcu w wariatkowie. No właśnie mówię, że są starsze osoby, które biorą to na poważnie. To jest tragiczne. Przesiaduje on w kafejkach internetowych. Z którego to jest roku kafejki internetowe? A co, oni w Korei, kurwa, żyją? Albo w Korei, albo w 2002 w Polsce. Staje się w romans z narkomanką, traci pracę oraz niemal traci rodzinę. Wszystko oczywiście kończy się dobrze, ale o mały włos wirtualna rozrywka zniszczyłaby wszystko, co bohater przez lata budował. Operowanie stereotypami jest... To była bójka chyba. B. To jest bardzo proste, ale czy gry to rzeczywiście ciągle coś... Nie powiedziałem 2002? Szajse. Byłem pewien, że powiedziałem dobrze. God damn it. Fuck. Nowego, jakaś dziwna moda, przejściowa subkultura, choć istnieją już kilkadziesiąt lat, to według scenarzystów seriali, tak, to ciągle jest coś nowego, coś dziwnego. I ta nowość odciąga młodych i nie tylko młodych ludzi od telewizji. Pamiętajmy, no bo jak inaczej telewizja może pokazywać gry wideo jak coś złego? To było tak, jakby telewizja mówiła, że książki są dobre. Oh wait, mówili, ale mówili o tym dopiero jak wygrali już wojnę z książkami. Popularność telewizji spada, a popularność nowych mediów wzrasta. Trzeba się więc przed tym bronić, prawda? Podsumujmy więc gry komputerowe według ukrytej prawdy. Prowadzą one do dopalaczy, narkotyków oraz do dziwnych, seksualnych fantazji, którym daleko od skromnego, sobotniego seksu po teleekspresie. Zaraz, słucham? Fantazje? Możemy o tym więcej porozmawiać? Mamy więc w polskich serialach wizerunek gracza jako albo agresywnego oszołoma, albo osobę apatyczną, nie mającą kontaktu ze światem. Często granie prowadzi do narkotyków, bo bez nich nie da się grać non-stop.
teorii telewizja ma spełniać... Lord of the Kingdom. ...misję edukacyjną, ma służyć jako narzędzie kształcenia. Oczywiście dobrze wiemy, że ta misja wypełniana jest dosyć... Dobra, starczy, next. Ale tak. Dobry content, naprawdę dobry content. Polecam kanał, szkoda, że nie lubię polskich kanałów. Yep. Ale nie było o fantazjach więcej, kurde. Sen jest dla słabych. No chyba, że jesteś moim sąsiadem, kiedy jego pies nie szczeka. I wtedy przychodzisz mi 20 po 10 i trujesz mi dupę, że jestem za głośno, ale kiedy twój pies napierdala do pierwszej w nocy, jest okej. Ale kto by się patrzył na godzinę, prawda? TV gry jest family friendly? Ale content mają chyba niezły, nie? Przynajmniej przemyślany. O. Jeżeli sądzisz, że to było dobijające, to na wchispie mogę ci dać coś tak kurwa żałosnego i wkurwiającego, że nie dosyć, że ja się wkurwiłem, to ty, Olga, Chory i Wolpin się wkurwią? W sumie to cały czat, jak również twój stary. Ale ostrzegam przed tym... Dawaj! Dawaj, stary. Dziękować? Twoje zdróbeczko? I miotnij tym, kurwa. Okej, okay, dobra, jest tak. Wkurwisz się. Ja się wkurwiłem. Chory się wkurwił. Okej. Okay. Nie, chory się... Next Gen Action RPG. Ukryte symbole w grach wideo. Ojej, to dobre. I 6 minut. This is good. I like it. I podoba mi się, bo kojarzę bardzo dobrze ten sample... Sorry, ten... Nie sample, tylko... Boże, jak to ma... Nie mówi się sample, tylko... Template. Ten template na pewno widziałem gdzieś już kilkukrotnie. Najpierw reklama, rozumiem. Illuminati. O, ten gościu próbuje być jak Nightmind. Tylko, że nie ma głosu do tego w ogóle, ani charakteru prawdopodobnie. Okej. Okay. 10. Legend of Zelda. Znana wszystkim seria przygód młodego Heliana, w których to próbuje uratować księżniczkę Zeldę. W części Ocarina of Time wydanej w 98 roku w Zaraz, ale on używa... tego fan-made... To jest na Unrealu. W lokacji zwanej Świątynią Czasu, Link spotyka tajemniczą postać o imieniu Sheik. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że owa tajemnicza postać posiada na swoim stroju symbol oka z trzema trójkątami, które można przyjąć jako piramidę. Sheik, kurwa mać, panie. Midy. Cały wzór jest... Cofam to, on nawet nie próbuje być Nightmind. Nightmind jest dla niego, kurwa, nieosiągalny. On jest gorszym Watch Mojo, które niby jest o horrorach. ...bardzo podobny do Oka Opatrzności, Eye of Providence, czy też Eye of Meaning. Czy twórca Shigeru Miyamoto chce nam coś przekazać? A pokazałbyś może Eye of Providence? Czyli jest podobny tylko dlatego, bo jest oko. Basically. Czyli każde oko to jest od razu Illuminati. Każde oko. Mimo tego, że wiemy, że to się łączy z trójkątem, a... Cały wzór... Tu mamy trzy trójkąty nad okiem, które dodatkowo jeszcze ma łzę olbrzymią na środku. Jest łudząco podobny do... Łudząco podobny, kurwa. Tu ja jestem łudząco podobny do Marka Hamilla. Bo mam twarz. Oka opatrzności, Eye of Providence, czy też... Nie, spokojnie. Chciałem po prostu pokazać. Eye of Meaning. Bo myślałem, że być może faktycznie, że Eye of Providence to jest jakaś odmiana tego jeszcze. Czy twórca Shigeru Miyamoto chce nam coś przekazać? Czy Nintendo jest we władaniu Illuminati? Tak. Numer 9. StarCraft. Czy uda nam się wymienić chociaż jedną produkcję Blizzarda, która nie odniosła globalnego sukcesu? Nie. Legendarny i znany wszystkim StarCraft, a dokładniej nad frakcji... Aczkolwiek...
Czy ja wiem, czy Wikingowie byli na całym świecie takim sukcesem? Druga część zwłaszcza. Teranie to młody gatunek o potencjale psionicznym, czyli nic innego jak zasób energii umysłu, który gromadzą i wykorzystują do używania mocy psionicznych. Dlaczego o tym mowa? FED, Global Elite Control, jest terańską organizacją, której logo do złudzenia przypomina logo masonerii. Może to wytłumaczenie na ciągły sukces Blizzarda? Ma rację, że jest podobne. Problem nie polega na tym, że nie ma racji, że być może tu jest odrobinę podobieństwa. Problem polega na tym, że zobaczmy, jak długo pokazał nam same logo. Control jest terańską i a, faktycznie tu coś jest. O to ci chodzi? Czy o już nika? Może to wytłumaczenie na ciągły sukces Blizzarda? Numer 8. GTA 4. Nie powinno to być dla nas zaskoczeniem. Panowie... To jest dowcip. To jest dowcip i w czwórce, i w piątce. Z Rockstar potrafią wprowadzić klimat nie tylko w produkcji GTA, ale też i innych. To jest parodia. W dodatku do gry The Lost and Damned i The Ballad of Gay Tony występuje nowa stacja radiowa o nazwie Self Actualization FM. Radio, które ma ciebie wyciszyć i pomóc ci w osiągnięciu nirwany. It's a joke. Nie wspomniałbym o tym radiu bez powodu. Ich logo to... It's a joke. Piramida z wcześniej już wspomnianym symbolem Illuminati. It's a fucking joke. Okiem, w którym medytuje postura człowieka. Dokładnie. It's a fucking joke. It's a fucking joke. Numer 7. Call of Duty Black Ops 2. Dziesiątki stojących na ulicach samochodów. Uwagę mogą przyciągnąć te czerwone i nie dlatego, że mogą być najszybsze. Powód jest inny. Kiedy zniszczymy ten samochód, na dachu pojawi się postać. Dokładne odbicie diabła. Sami spróbujcie to zinterpretować. Okej, proszę pana, to jest test Rorschacha i najwyraźniej, jeżeli ty widzisz postać diabła, to wielu psychologów mogłoby chcieć zamienić z tobą parę słów, proszę pana, jeżeli mam być szczery, bo to jest test Rorschacha i... Okej. Numer 6. Diablo. Podczas walki... Okej. Nie wmówisz mi, że w diabło jest jakiś diabeł, panie. W diabło nie ma diabołów, okej? Ta gra nie ma nic związanego z żadnymi diabołami. Nie wiem, co on tu wymyśli. Nie wiem, co on tu znajdzie. Come on, tu nie może być nic. Z cieniem diablo na ziemi ukazują nam się pentagramy. Pentagramy w diablo. O kurwa. Jednak tylko na pierwszy rzut oka. Tak naprawdę możemy dostrzec tam piramidę z kołem w środku. Gorzej, to nie jest pentagram. To jest Illuminati. Które może symbolizować oko. Czyżby kolejny raz Blizzard pokazywał nam swoją przynależność do organizacji? Matko boska, nie wierzę w to. Numer 5. Deus Ex. W 2030 roku Illuminati umieściło nisko radioaktywne... Akurat, a propos Illuminati i Deus Exów, polecam każdemu. Ja wiem, że to będzie już taki debilizm, ale pograjcie w Deus Exa. Ale jedynkę. Nie mam na myśli tych remake'ów, ale Deus Ex. I posłuchajcie tego, jak ta gra jest ambitna w chuj. Powaga. Deusik jest mega ambitny, bo on łamie czwartą ścianę w taki sposób, jaki nie łamie czwartej ściany żadna inna gra. Dosłownie. ...materiały wybuchowe wzdłuż... Dobra, teraz zobaczmy, co on tu powie ciekawego. Nie będę wam mówił dlaczego. Jeżeli jesteś inteligentny, zrozumiesz, o co chodzi. Już po pierwszej misji, tak naprawdę. Jak pogadasz z pierwszym gościem. ...skoku San Andreas, powodując wstrząsy i zalanie zachodniego wybrzeża. Plan przewidywał, że po załamaniu gospodarki amerykańskiej osłabiony kraj łatwiej będzie można doprowadzić do stanu wojennego, zawieszenia konstytucji i zmuszenia do udziału w ogólnoświatowym rządzie iluminatów. Jednak plan nie do końca się powiódł. Chaotyczna sytuacja w Stanach Zjednoczonych doprowadziła do wzrostu niesponsorowanego przez Illuminati niezależnego terroryzmu, który wymierzył swe ataki w bogactwo i potęgę, nawet samo przywództwo Illuminatów. To opis historii z tej właśnie gry. Niektórzy twierdzą, że jest to celowy zabieg, by oszukać społeczeństwo i odciągnąć ich od prawdy, jaką jest właśnie kontrola nad światem. No, bo w pierwszym Deus Exie... Nie, Olga, poszła się odleć. W pierwszym Deus Exie masz opisane na przykład nawet jeżeli chodzi o ekonomię świata, jak to wygląda.
i tam łamią czwartą ścianę w taki sposób, że mówią prawdziwe, jakby wykorzystują rzeczy, które wiedzieliśmy już w tamtych latach i robią z tego fabułę na przyszłość. I dlatego te gry kontynuują to. To, że on wybrał Deus Exy nowe, pokazuje, jak ten gościu gówno wie o tej serii. Dosłownie wie gówno. Bo Deus Ex oryginalny jakby stworzył w ogóle jakby tą ideę tego, że wykorzystujemy te, powiedzmy, ploty oraz dziwactwa polityczne naszego świata, a ci tylko mówią Illuminati, Illuminati, Icarus, Icarus, tyle. Te nowe serie nie mają dużo do powiedzenia na ten temat. Te starsze były dużo lepsze. Jedna starsza gra. Ufajmy w psa. Numer 4, Fallout 3. Wielu z was może stwierdzić, że ten fakt jest mocno naciągnięty. O nie, nie mów mi, że znowu widzimy diaboła. To jest znowu diabeł. Plany, lecz gdy przyjrzymy się tej ścianie, która znajduje się w Mason District... Czy znowu, kurwa, Illuminati czy diaboł? Ujrzymy coś, co normalnie byśmy przyoczyli. Czy nie wydaje się wam, że cały ten plan budowy krypt i panowania nad ludźmi nie jest idealny? O czym ty pierdolisz? Idealny, w kanonie masonów. Tyle? Tylko... Wait, tylko tyle? Tylko tyle. Numer 3. GTA 5. Zapewne pamiętacie Lestera Cresta, starego przyjaciela Michaela i... Ja sobie skipuję, bo ja nie grałem w piątkę, a mam zamiar kupić sobie na przecenie teraz. Nightshellu. To nie wszystko. Dobra. 2. Resident Evil. Czy zwróciliście kiedykolwiek uwagę na fakt, że znak Umbrella Corporation bardzo przypomina jeden z emblematów papieskich Nightshellu? Nie, on przypomina parasolkę widzianą od góry. Dlatego nazywa się Umbrella. To jest... Lecz to nie wszystko. W pierwszych częściach na ekranie początkowo pojawiało się nam wielkie oko. Może w innej formie niż to, które zobaczyliście wcześniej. Łącząc te dwa fakty, ukazuje nam się drugie dno całej historii ukazanej w grze. Czy jest możliwym, że Umbrella Corporation jest odpowiednikiem masonerii czy Illuminati? Tak. Masz rację. I numer 1, Conduit. Gra, która skupia się na inwazji obcych na Washington DC. Cała... Washington DC? Akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości. Tak niedalekiej, że dla nas... Na Waszyngton, możesz powiedzieć. ...osób aktualnie żyjących realnej. Dlaczego o tym mówię? Na okładce specjalnej wydania z 2009 roku pojawił się bardzo wymowny symbol. Piramida, która na swoim szczycie trzyma oko. Oko opatrzności. Czy ta gra chce nam powiedzieć coś... Tak. ...o sojuszu masonów, iluminatów i reptilian? Genialny kanał. Wait. Ile wyświetleń? Jak rozpoznać reptilian? Ten ma jeszcze mniej, ale... Ej, ja myślałem, że to jest kanał dla dowcipu zrobiony i tylko kilka osób ogląda, którzy mają popier... Okej, dobra, tu jest dwa... Dziękujemy ci, YouTube, za twój zajebisty algorytm. Naprawdę. Wait, dwa filmiki są uznawane za new? To jak ty często, kurwa, wrzucasz? What the fuck? Oba są uważane za new? Jaki ścierwo, Jesus Christ. Ej, guys, obejrzyjcie sobie Nightminda, jego, kurwa, filmiki chociaż tam, albo jakiegoś SCP, dobry. Czytadło, pierdolnijcie. Holy...